5 lutego wspominamy błogosławioną Elżbietę Canori Mora. Elżbieta Canori Mora urodziła się 21 listopada 1774 roku w arystokratycznej, chrześcijańskiej rodzinie rzymskiej. Gdy miała 9 lat, rodzice jej wychowanie, zwłaszcza religijne, powierzyli siostrom Augustianom w Kastii na terenie Umbrii. W sprzyjających okolicznościach szybko dojrzewała duchowo. Wydawało jej się, że jest powołana do życia całkowicie oddanego Panu Bogu w zakonie. Po 3 latach pobytu u sióstr zachorowała na gruźlicę. Rodzice natychmiast zabrali ją do rodzinnego domu. Odzyskała zdrowie i rozpoznała swoje powołanie do małżeństwa. Imponowało jej życie światowe, lubiła bywać na balach, spotkaniach towarzyskich. W wieku niespełna 22 lat wyszła za mąż za Krzysztofa Mora, prawnika z wykształcenia. Początkowo byli bardzo szczęśliwym małżeństwem. Krzysztof na różnych przyjęciach z dumą przedstawiał swoją piękną, uroczą żonę. Jednak szybko okazało się, że jest chorobliwie zazdrosny, ograniczał jej kontakty z rodziną, przyjaciółmi. Szczęście małżeńskie zniszczone zostało przez niewierność męża, a także jego skłonność do hazardu i alkoholu. Cierpiała z powodu jego rozpustnego życia, ale postanowiła, że będzie mu wierna zgodnie ze złożoną przysięgą małżeńską. Modliła się za niego. Kochała go miłością heroiczną i wierną do końca. Elżbieta sukcesywnie sprzedawała dobra rodzinne, w tym swoją biżuterię. Nawet pracowała jako szwaczka, by utrzymać siebie i córki, Mariannę i Lucynę. 2 inne zmarły wkrótce po urodzeniu. Gdy jej mąż zachorował, nie tylko z troską go pielęgnowała, ale sprzedała część pozostałego majątku, by go leczyć, pokryć ogromne długi i uchronić przed więzieniem. Była wierną żoną, mimo iż krewni, a nawet spowiednik zachęcali ją do rozstania się z Krzysztofem. Była dobrą matką, zapewniła jak najlepsze wychowanie córkom i zachęcała je do modlitwy za ojca, prosiła, by wybaczyły mu postawę wobec rodziny. Siły czerpała z codziennego udziału we mszy świętej i modlitwy. W roku 1807 ojciec Fernando z zakonu ojców Trynitarzy przyjął ją do 3. zakonu Trynitarzy przy kościele Świętego Karola przy 4 fontannach w Rzymie. W miarę możliwości pomagała chorym, ubogim, ludziom z marginesu. Mówiła: Trójjedyny Bóg wylewa na grzeszników potoki miłości. Służyła pomocą i radą małżeństwom przeżywającym kryzysy. Gdy już była chora i osłabiona, za zgodą papieża Leona XII odprawiano mszę świętą w jej domowej kaplicy. Przy każdej okazji prosiła męża o nawrócenie. W ostatnim okresie życia obdarzona była nadzwyczajnymi charyzmatami. Tuż przed śmiercią wezwała swoje córki i prosiła je, by modliły się o nawrócenie ojca. On w tym czasie przebywał z kochanką. Zmarła 5 lutego 1825 roku, mając 50 lat. Została pochowana w kościele Świętego Karola. Mąż nawrócił się natychmiast po jej śmierci, pokutował za popełnione zło. Początkowo został tercjarzem trynitarskim, później wstąpił do zakonu ojców franciszkanów konwentualnych. W wieku 61 lat przyjął święcenia kapłańskie i, tak jak mówiła Elżbieta, odprawił za nią mszę świętą. Zmarł w opinii świętości 11 lat później. Święty Jan Paweł II beatyfikował ją 24 kwietnia 1994 roku. W czasie homilii powiedział m.in. Elżbieta Canori Mora pośród wielu trudności małżeńskich okazała całkowitą wierność zobowiązaniom podjętym w sakramencie małżeństwa oraz wynikającej z nich odpowiedzialności. Wytrwała w modlitwie i heroicznym oddaniu rodzinie, umiała wychować po chrześcijańsku córki i przyczyniła się do nawrócenia męża. Macierzyństwo może być źródłem wielkiej radości, ale może także stać się źródłem cierpień, a niekiedy wielkich zawodów. Wówczas miłość staje się próbą, czasem heroiczną, która wiele kosztuje macierzyńskie serce kobiety. W kościele czczona jest 5 lutego. Jest patronką zdradzonych i porzuconych przez współmałżonka. wzywana przez małżeństwa przeżywające kryzys. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie nasz Boże, za życie i oddanie Tobie błogosławionej Elżbiety. Ona zabiegała o wartości tak trudne w dzisiejszym świecie jak wierność, duch poświęcenia i wyrzeczenia, miłość bezinteresowną i przebaczenie. Przez jej wstawiennictwo ucz nas, jak mamy żyć według tych wartości i doprowadź nas do zbawienia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.